symbolicznym otwarciem drzwi do muzeum zapraszamy na cykl programów mających przedstawić zbiory Muzeum Ziemi Rawickiej, najciekawsze eksponaty. Cykl nosi tytuł Muzeum z wizytą u Państwa. Znajdujemy się na wieży ratuszowej, w tym centralnym miejscu miasta, sercem wieży jest zegar. Zegar został skonstruowany podczas zakończenia budowy ratusza w 1756 roku. Na nowym murowanym ratuszu zamontowano zegar, który ufundowała wdowa po browarniku Rawickim i był to znak podziękowania za interesy, jakie jej mąż w Rawiczu poczynił. Ten zegar wytrzymał do 1785 roku. Obecny zegar jest chyba już czwartym zegarem. Opiekunem zegara jest pan Mieczysław Mencel. I musimy wyjść w tej chwili z pomieszczenia, ponieważ nie zmieścimy się tutaj wszyscy razem. Więc zegar od 1900 roku jest tutaj sygnatura wypisana. 1900 roku jest jego data produkcji, która tam jest uwidoczniona z przodu na tej tabliczce. Tu kiedyś był zegar całkiem inny, który w czasie tu spalenia się wieży został uszkodzony. Poza tym wykorzystałem jedno urządzenie z tamtego zegara, które wychodzi pana na niedźwiedziu, które jest sygnaturkę taką, że w momencie jak zegar panna wychodzi, daje dźwięk do góry na dzwonek, ten, który jest na wieży. I taka ciekawostka jeszcze odnośnie tego dzwonu, że ten dzwon jest przestrzelony. Są trzy dziury, trzy kule walnięte. Ciekawe, że on nie pękł, ale to jest dzwon spiżowy, a te drugie dzwony są stalowe. Pan ocenia jeszcze jego żywotność? O, to jest wieczne. To jest jeszcze widać. Nic nie zniszczone. Kółka, tryby, wszystko jak nowe. To jest z brązu, wszystko robione, lana, ręczna robota przede wszystkim na pewno. Zakładają elektroniczne inne i tak dokładnie chodzą jak to. To można w każdej chwili sprawdzić do sekundy. Widzę tutaj jakieś rowerowe łańcuchy czy coś w tym rodzaju. Co pan na ten temat? To są łańcuchy, które napędzają zegar. To są łańcuchy od motoroweru. Dlatego tu było kiedyś linki. I trzeba było ten zegar co dobę iść go nakręcić korbą. Tu są trzy silniki, każdy silnik podnosi swój ciężarek. I to jest na tyle dobre, że nikt nie musi chodzić tu i go nakręcać. Nie? Niezawodny zegar nasz ratuszowy ponad 100 lat nam służy bez żadnych kłopotów. Chyba raz tylko może Państwo zauważyliście mały defekt. Co to się stało? Wtedy zadecił się stycznik, który uruchamia właśnie silnik do bicia zegara. I wtedy w tym momencie zegar bił przez godzinę na okrągło. Stycznik wymieniłem i wszystko było dobrze. Od tego czasu chodzi idealnie. Żadnych uwag. To potwierdza, proszę Państwa, niezawodność mechanizmu tak precyzyjnego, jakim jest właśnie mechanizm zegarowy na naszej wieży.